Witajcie kochani, witam was serdecznie z tej strony Kuba. No i moi drodzy, kolejny odcinek z Fishing Planet i kolejny odcinek, w którym będziemy tropili jakiegoś wielkiego potwora. Dziś padło na tęczowego zbiega, czyli potwora z jeziora Falcon. Co zrobić, aby złowić tego potwora? Dosyć sprawa prosta, musisz złowić trzy zwykłe rybki, trocie. Tak, one się bardzo prosto łowią, chociażby z tego miejsca tutaj na... Czekajcie, muszę wam pokazać. Tu już jestem na kajaczku, bo ja to będę robił z kajaczka, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Miejscówka, moi drodzy, to jest ta na mapie tutaj, gdzie jest wynajem kajaków. Ja zazwyczaj szedłem tutaj dalej łowiłem i pod tymi skałkami cała akcja się rozgrywa. Więc tu na wprost tak naprawdę łowisz bardzo bez problemu te trocie i to całkiem przyzwoite trocie złowisz. Mając te trzy trocie, dostajesz tą bajeranską tutaj zanętę, tak? Z przynętą i łowisz tego potwora. Natomiast, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, i bez tego ani róż, jak widzisz, już mam to, ikra, trocie jeziorowe. Natomiast no niestety to jest bardzo duży potwór i ja też się obawiam, czy moja wędka tutaj da radę. Chwilę przed odcinkiem zrobiłem zakupy, bo już nie chciałem wam pokazywać, jak to wszystko kupuję, po prostu pokażę wam finalnie, żeby było szybciej, co kupiłem na te potrzeby. No oczywiście ta wędka już mi nie zginie, bo ona już sobie będzie, natomiast troszeczkę się boję, czy ona mi wystarczy. Ten potwór ma 25 kg, mam sprzęt na najmocniejszy, jakie mogę mieć na swoim poziomie, czyli kupiłem, moi drodzy, wędkę Brutus 300, która ma do 16 kg wytrzymałości. Kupiłem kołowrotek, który ma do 16 kg wytrzymałości. Mam plecionkę do 15,4. Spławik akurat jest nieistotny. Tutaj założyłem do 14,5 przypon. No i haczyki mam 4x0, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj można by pójść w haczyki 6x0, bo łowimy olbrzymią rybę. Pamiętajcie, łowimy, moi drodzy, rybę potwora. No i co? Mam to wszystko przygotowane, nie ma co tutaj przedłużać, lecimy łowić, także trzymajcie kciuki. Kotwica będzie opuszczona, żeby nas rybka poholowała. I oczywiście, no moi drodzy, moglibyśmy to jak najbardziej robić z brzegu. Ja to robię, bo mam wędkę dosyć słabą i chcę się troszkę pobawić, żeby ten zbieg mnie troszeczkę tutaj poprzewoził. Spróbuję rzucić obok tej boi. Ta boja oczywiście niczego nie sugeruje w tym momencie, bo ta boja jest po prostu tam, jakąś rybę dosyć fajną złowiłem. Na początku sobie zaznaczam bojkami takie punkty orientacyjne, gdzie można rybki łowić fajne, ale to będzie osobny odcinek, myślę, typowo o tym jeziorze. To ci powiem więcej na temat, gdzie jakie fajne rybki. Markery jak najbardziej mogę udostępnić z miłą chęcią. No i zobaczmy, rzuciłem pierwszy raz, haczyki dałem. Wydawało mi się, że zmieniałem haczyki, moi drodzy. No dobra, zobaczymy, czy na te czwórki coś weźmie. Wydawało mi się, że haczyk zmieniałem. Nie wiem, czemu się nie zapisało. Wydawało mi się, że haczyk zmieniałem, ale zobaczmy. Zobaczmy, czy tu się coś po tej bojki przy tych skałkach zadzieje. Jeśli nie, to przerzucimy kawałek dalej. Tu jest takie pasmo. Oczywiście to miejsce to jest miejsce, w którym gdzieś tam się po prostu domyślam, że ten potwór może tu być, bo niejako tu biorą fajne unikatowe ryby. Więc mogę się oczywiście mylić. Może on siedzieć zupełnie gdzieś indziej. Może siedzieć przy tym wodospadzie. No, wszystko, moi drodzy, jest możliwe. Tak, wszystko się tu może zdarzyć. Mnie troszeczkę kusi, żeby nie rzucać, tak, wiecie co, kusi mnie, żeby trochę tym kajaczkiem podpłynąć bliżej. Wydaje mi się, że są troszeczkę za daleko. I zdziebełko sobie bliżej podpłyniemy tym kajaczkiem. O, tu się coś dzieje, także tutaj, dobra, stój. Już wiem. Dobra, zero, okej. Zmienimy sobie haczyk. O, jest, 6. Nie wiem, jak to się stało. Dobrze, to ja chyba złą wędkę po prostu wyciągnąłem. To ja się dziwię, że... Okej, teraz się załadowało. Słuchajcie, tu się coś dzieje, to tutaj przy tej mojej bojce sobie rzucimy. Haczyki mamy olbrzymie.
Czasem to, że coś się dzieje, że coś bombli, jest jakąś tam wskazówką, że tamten potwór może być. Jeśli nie weźmie mi, chociaż czas mam no, teoretycznie najlepszy, to może być tak, że on bierze w nocy i wtedy zmienimy czas na nocny. Aczkolwiek nie chciałbym, bo ja nie przyjechałem tylko i wyłącznie ze względu na potwora. Również, moi drodzy, chciałbym bardzo, bardzo chciałbym jakieś rybki sobie jeszcze po nagraniu odcinka połowić, żeby po prostu ten cały wyjazd tutaj zwrócił. To jest zawsze moja metoda, pamiętajcie, dlatego tak szybko mi pieniążki tutaj przybywają w grze, no bo bardzo, bardzo rozsądnie do tego tematu podchodzę i bardzo szanuję każdy wydany pieniądz, nie wydaję pieniędzy na głupoty. No czasami oczywiście się zdarzy coś tam źle kupić, to jest normalne, ale zastanawiam się 10 razy zanim wydam te pieniążki w grze. Traktuję tak, jakby były moimi realnymi pieniędzmi. Jest to też fajna lekcja, fajna zabawa, biznes, tak? Można się wiele nauczyć, także polecam. Nauczycie to na pewno zarządzania finansami, jeśli będziesz mieć zawsze dobry plus. I wydając dość sporo jednak na podróż tutaj do tego jeziora, plus jeszcze na licencję, w tej chwili jeszcze na sprzęt wydałem, na tego potwora. Oczywiście sprzęt jak najbardziej już zostanie i będzie pracował na siebie. Ale myślę, że warto, jak już tu jestem, coś tam dołowić do tej siatki. Tak chociaż symbolicznie. Nie mówię, że całą zapełnię, bo pewnie nie zdążę zwyczajnie. Przez to, że i tak mamy, zobaczcie, przesunięty czas na 19. Więc no, wiadomo, że nie zdążę, ale jak chociaż 20-30 kg gdzieś tam dołowię, to będzie całkiem spoko. No cóż, mnie drodzy, póki co kompletnie nic się nie dzieje. Jest totalna cisza. Gdzieś tam ta woda bombli w okolicach mojego spławika, dlatego nie będę go wyciągał. Z jakichś względów coś tam się dzieje. Możemy sobie zbliżenie zrobić. I obejrzycie sobie to na zbliżeniu. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, rzucę troszkę dalej. Może bliżej tej skały. No, zobaczymy. W sumie nie sprawdzałem, na ile tu głębokością sprawa wygląda. Albo wrócimy może bliżej ten sławik. Znaczy bliżej skały i bliżej siebie, bliżej nas. A oczywiście czekam na tą zabawę, bo zabawa z tym szczupakożercą była, no nie szczupakogromcą, przepraszam. No jeden wychodzi właściwie, jeden piesek, to mówię, jedna ryba. Też szczupako gromca, no to była fajna zabawa, jak właśnie też kajaczkiem mnie przewiózł po jeziorze. I to jest zupełnie inna, moim zdaniem, inne doświadczenie niż faktycznie łowienie z brzegu, z gruntu, tak? No i wiecie, ja generalnie z kajaka nie łowię. Jestem przeciwnikiem łowienia z kajaka normalnie, no bo po prostu możesz tylko łowić z jedną wędką. Więc jest to, moi drodzy, totalnie według mnie bez sensu. Ale no w przypadku, kiedy no poluję tylko i wyłącznie na jednego galgana, mam tylko jedną wędkę, taką konkretną, która by mu... No przecież nie będę trzech wędek kupował, słuchajcie, spławikowych, no bo tego nie zużyję, tak? Spławik rzadko używam, jak już faktycznie używam, to fajne spinningówki mi się gdzieś tam by bardziej przydały, czy te wędki już gruntowe, fajne. I jeszcze karpiowe chcę sobie kupić. One oczywiście kosztują sporo, więc tutaj chcę na nie też i oczywiście zarobić. I jak najbardziej tak, moi drodzy. Decyzja jest taka. Skoro mamy ciszę. Ktoś powie, że jestem niecierpliwy. No może trochę jestem. Ale wiem, że zazwyczaj to się mogło wydać więcej. Tylko teraz mogę daleko rzucamy, ale... Nie wiem, czy to tak tu, czy nie tu, czy... Bardziej tam. Spróbujmy taką rzecz zrobić. Pytanie, czy, moi drodzy, oczywiście to nasza żyłka to wytrzyma. Bo żyłka jest to tam 16 kilo prawie, także no, jeżeli potwór jest 25, to będzie co się gimnastykować, żeby go wyciągnąć. Jestem ciekaw, jak to będzie ta podróż po jeziorze z nim wyglądała, moi drodzy. Ach, tu by się przydało aż siatkę nadstawiać, prawda? I te ryby skaczące od razu do siaty brać. Ale to żadna frajda by nie była. Największa frajda jest, jak możesz się faktycznie pobawić, bo ta ryba walczy ci na tej wędce. To jest największa frajda.
droga na skróty, moim zdaniem, nigdy nie była dla mnie. To tak jak dokupowanie tutaj po prostu pieniędzy w grze, to jest też dla mnie, przez realne pieniądze, jest to dla mnie drogą na skróty, no bo nie uczy cię to żadnego biznesu, rozwijania się, no bo w świecie realnym, w życiu realnym, jeśli chcesz cokolwiek rozwijać, to przecież nie dokupisz sobie pieniędzy. Możesz je jakoś gdzieś tam zapracować dodatkowo, chwytając dodatkowego zajęcia, ale no nie, możesz wziąć kredyt, co jest według mnie oczywiście, jestem ogólnie przeciwnikiem kredytów, no ale nie wyprodukujesz sobie, nie dokupisz sobie pieniędzy, tak? Więc dlatego uważam, że dokupowanie pieniędzy w grze jest bez sensu, bo tych pieniędzy i tak nie będziesz wtedy szanować. A jeśli wiesz, że zarobiłaś ładne pieniążki właśnie w grze dzięki swojemu rozwijaniu się, dzięki swojej pracy, no to daje to frajdę. Coś tam jakby płynęło dużego, ale tak jakby może jakiś łosoś uciekał przed tym potworem, no może ten potwór tam właśnie się gdzieś kryje, skoro duża ryba uciekała przed czymś, no to musiała się czegoś mocno wystraszyć. Jak oczywiście złowię tego potwora, dostaniecie ode mnie marker, nie ma problemu. Widzicie, robimy testy, tak zwane testy AB, sprawdzamy co działa, co nie. Teraz tutaj zabombiło bliżej, też właśnie mnie kusi, czy właśnie na jeszcze bliżej, moi drodzy, nie rzucić. Ale nie chciałem za blisko, bo by nie było tej frajdy, jak mi go od razu do łódki wciągnął, znaczy w tym przypadku do kajaka. Chyba, że on z tym kajakiem po prostu przewróci. Nie wiem, tu się chyba nie pływa w tej grze, więc chyba nie ma takiej opcji, żeby mi kajak wywróciło. Bo w GTA, jak normalnie do wody wpadasz, to tam pływasz. A więc, no właśnie. Coś nie bierze. No myślę, że nie jest za duży haczyk. No oczywiście, moi drodzy, można ten haczyk zawsze dać mniejszy. Oj! Skubię coś. I to teraz mocno skubię, moi drodzy. Tak, nie mieliśmy. O! Kogo mamy? A właśnie chciałem wyciągać. Dobra, łowimy. Ale to chyba nie jest on. Czy to jest on? To będzie on. Dobrze, bo ale ładnie jedziemy. Dajmy mu, słuchajcie, nas pociągnąć. A! Jezu, ale bym dał dupy teraz. Dobra, mamy go. Kajak jak się gnie. Jedziemy z nim. Jedziemy, zabierz nas na spacer. A ładnie, a szybko nam poszło. Tęczowy zbieg, no pięknie, tylko bardzo szybko nam to, widzowie, poszło. To musimy zdjęcie zrobić, może tak przy tym potoku, co? Przy tych skałkach będzie fajnie. Screen. A screena na szczęście mogę też sobie, moi drodzy, zrobić z nagrania, także... No dobrze, to tęczowego zbiega, moi drodzy, mamy 17 kilo. Innego zdjęcia, znaczy możemy spróbować zrobić jeszcze zdjęcie takie. Ja oczywiście, moi drodzy, w tym momencie uciekam na brzeg. Będę uciekał, moi drodzy, w tym momencie na brzeg, bo szykuje się dobry czas. Ale piękny tęczowy zbieg, no. Ale szybko poszło, wiecie co? Tak się bałem, że ta wędka nie da rady, bo wędka do 16 kilo, a to poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie. Aż jestem, moi drodzy, troszeczkę, bym powiedział, rozczarowany, bo drugi raz pewnie go nie możemy już złowić. Piękne pieniążki weszły trofeum, elegancko. Także szybki odcinek w miarę. 13 minut odcinka, widzicie, coraz szybciej te odcinki, moi drodzy, nagrywam i robię to na waszych oczach. Tyle, że poza odcinkiem po prostu sobie przygotowałem... Poza odcinkiem, moi drodzy, po prostu sobie przygotowałem tylko złowienie tych trzech rybek i właśnie wam zaraz pokażę, jak i gdzie możecie je szybko, moi drodzy, złowić, żeby tego tęczowego zbiega móc łapać. Przypływacie sobie już tutaj, no bo kajaczek generalnie i tak macie wynajęty. Jest tutaj właśnie ta lokalizacja fajna. Ja tu stąd łowię. Tam jak są te kajaki do wypożyczenia, po prostu trzeba iść dalej. No i moi drodzy, tutaj gdzie jest ta bojka, to właśnie rzucacie sobie na krewetki na przykład, no i śmiało możecie, moi drodzy, łowić. Dobra, przybić, przybijamy. Już więcej go nie będziemy chyba łowili, bo więcej go już, moi drodzy, raczej nie złowimy. Ja sobie tu, moi drodzy, rozstawiam zawsze fajnie stojaczek, cyk.
i bierzemy sobie wędkę taką, ja tutaj akurat łowię na taką do 5 kilo, żeby więcej XP wchodziło. I tutaj, gdzie mamy ten marker, który też mogę ci udostępnić, jak rzucasz na krewetki, to albo ci się fajne łososie trafiają, czy tam... Raz niech będzie. No, i tutaj sobie łowisz na tym markerze. Pięknym, cudownym, wspaniałym. Wszędzie mam krewetki, serio? Co jest? Wszędzie krewetki tu zakładałem, ale jestem gamą. Nie no, mój drodzy, nie śmiejmy się z siebie samego. Chociaż nie no, pośmiać się z siebie trzeba. Chyba na żywce Shiner, ale ja tutaj zrobię też test, ale to już zobaczycie w osobnym odcinku dotyczącym typowo właśnie tego jeziorka Falcon, to wtedy wam wszystko już wytłumaczę. Dziś będę się z wami, moi drodzy, żegnał. Już nie ma co przedłużać. Dzięki za dziś. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi miło. A ja lecę dalej łowić, żeby zapełniać siatę. I pamiętaj, rób również w taki sposób, żeby zapełniać siatę. Trzymajcie się, cześć!